Czołem, ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Yuppie Psycho i to jest nasze prawdopodobnie finalne spotkanie. Słuchajcie, na początek wszystkie fanarty, które do mnie dotarły na czas, to dzisiaj pokazuję, więc ogólna serdeczna piona dla każdego, kto zdołał, zdążył i w ogóle wysłał fanarta z Yuppie Psycho. Bardzo serdeczna dziękuwa. No i słuchajcie, mamy dzisiaj do sprawdzenia dwa zakończenia pewnie. Tak mi się wydaje, że te dwa główne zakończenia są do znalezienia dzisiaj. Są jakieś takie dodatkowe sekrety, typu na przykład zapis 0, tylko tam, wiecie, musiałem poszukać wręcz jakiegoś poradnika, jak tam w ogóle chodzić, łazić, bo jest tam ciemno, nie wiadomo co robić, nie ma żadnych wskazówek. No gdzieś tam znalazłem fragment, jakieś wideo, nawet jakbym nie dał rady wam tego pokazać, to na YouTubie jest jakieś wideo, które pokazuje co tam jest. Sprawdziłem sobie i to raz trzeba lecieć w prawo max, potem trzeba lecieć w lewo max i tam gdzieś tam na górę i w lewo jakoś tam korytarzami przejść. Zobaczymy, czy uda się to pokazać jeszcze, ale to zawsze mogę odpalić, bo to z menu idzie, więc zostawimy sobie to ewentualnie na sam koniec. Natomiast tu bym chciał skupić się na razie na tych dwóch zakończeniach. No i wszystko jest ok, po drodze mamy Kate, nic nie pominąłem, gdzieś tam jest jeszcze ta 10. kaseta, więc najważniejsze rzeczy dzisiaj myślę, że zrobimy. Więc tak, lecimy. Tak, jestem gotowy się z nią spotkać. Jestem gotowy, chodźmy. Ruszajmy. Tędy, chodź za mną. O, ale jak się Ray pokazała, nagle ludzie przestali się ruszać w ogóle. To też jest ciekawe. A, no i podobno, słuchajcie, tajemnica tego kokonu w archiwum. Podobno, nie mogłem znaleźć też w necie żadnych informacji, od was też nie. Podobno ten kokon jest nie do rozcięcia. Czyli w sensie tamten, niby mamy ten film, że rozetnij mnie, niby jest ten kokon, który siedział w tym archiwum, ale podobnież nic z nim nie da się zrobić, nie da się go rozciąć. Przynajmniej na tyle, ile ja zrobiłem krótki research i od was, zapytałem też was, czy to się w ogóle da. Nikt nic nie wiedział, więc pozostaje to tematem zamkniętym chyba nawet. Więc wiedźma jest na drugim piętrze, a jeszcze przy okazji trochę doleczam gardło, więc gdybym tutaj coś jeszcze chrząkał ogólnie, gdyby było słychać, że trochę jakby ciszej gadam, czy jakoś inaczej brzmi mój głos, to tak, próbuję doleczyć gardło i też nie jest mi łatwo, bo 34 stopnie, nie mogę nawet sobie wentylatorka odpalić, no bo właśnie gardło trochę mi siadło ostatnio i doleczam, więc no, jakoś mam nadzieję, że przeżyję ten finał. I się nie wykończę, i nie rozpłynę całkowicie. Tam, gdzie jest mój dom. Cóż, tam, gdzie był. Pokój numer 2. Co robią tu te wszystkie deski? Ona ma taką siłę, że zobaczcie, rękami zdejmuje te deski. Android. No i proszę. Znamy to miejsce? Mieszkałaś tu? Tak, tak mi się zdaje. Chociaż wszystko trochę się pozmieniało. Coś nie tak? Nie wiem. Brian, poczekaj tu. Lepiej, żebym sama najpierw porozmawiała z Domori. Dobrze, w porządku, jak sobie życzysz. No dobra, poczekamy sobie, zobaczymy. Jest tu parę zdjęć rodziny Sindry, wszystkie są zwęglone, poczerniałe i śmierdzą spalenizną. Jest szczelnie zamknięte, niemożliwe jest się tam przedostać. No właśnie, a byliśmy tu w DLC-ku. Czyli rozwinęli ten fragment. Ściana jest pełna karteczek z symbolami. No dobra, chyba nie będziemy czekać. Ray kazała mi tu poczekać. No dobra, to poczekamy. Oho. Aha. Jestem pewien, że tędy przeszliśmy. Teraz stoi tu jedynie ściana. No właśnie. Jak w DLC-ku. Aha. Słyszymy szept wiedźmy. Ray? Mamy zwęglony stos. To pozostałości po dużym ognisku. Ściana została spalona, tak jak reszta pomieszczenia. O! Jest symbol wiedźmy.
symbol węża, taki sam jaki występuje na wiedźmim papierze. O, i proszę. Nie widzę tu nic przydatnego, ale mamy za to, widzicie, miejsce do zapisu. I myślę, że z niego skorzystamy mimo wszystko. Tak jest, o jest, strasznie wali po gałach. Mamy dużo tego papieru, to możemy sobie zapisać. No i znowu skaczemy, słuchajcie, tym razem bez sosy, bez Kasi. To koniec drogi, gdzie mogła podziać się Rey? Chyba, że... Fiu, chyba dam radę wejść do wody, chociaż nienawidzę pływać. Skoczyć do wody? Tak. Może tylko trochę się zanurzę do kolan i rzucę okiem. Aha. Na szczęście mamy oddychanie pod wodą, słuchajcie, prawda? Nie mogę zawrócić, muszę iść dalej. Na szczęście mamy, słuchajcie... oddychanie pod wodą. Z tych rur wydostają się bąbelki, ale nie muszę nabierać żadnego powietrza. Mam ze sobą ten kontrakt, który umożliwia oddychanie pod wodą. No i proszę, to powinno ułatwić zdecydowanie nam życie. Weźmiemy latarkę. Dwa ołówki, aha. No i słuchajcie, zwiedzamy. Totalnie nie mam pojęcia, który kierunek jest właściwy. Czy to jest sosa? Mam nadzieję, że nie. Batonika zdobyłem. No dobra. No, to faktycznie. Mam wrażenie, że w podstawce ja chyba faktycznie do tych bąbelków pływałem, a teraz mam łatwiej, bo mam kontrakt oddychania pod wodą, więc jest mi troszkę łatwiej. Nie? Tak mi się wydaje. Pusto. Teraz tylko pamiętać, gdzie się było. Tu nic nie ma, gościu też nic nie ma, dobra. Więc ten labirynt na pewno trzeba dokładnie zwiedzić. Nie ma opcji. Ujoj! Myślałem, że to jest coś dobrego, ale niestety nie jest. No dobra. Nic przydatnego. Świecące kijki. Oj! Tam trochę podpływa tutaj, dobra. Jedziemy. Nie ma miny. No, tylko tu można się zgubić, co prawda, nie? Więc muszę uważać, jak tutaj kursuję, jak tutaj pływam. Kurczę, aż ty w mordę, nie wiedziałem tego znowu. Aha, nie mogę za blisko podpłynąć. Dobra, jest jakaś teczka. Jest kaseta, dobrze, mamy ją. Mama i tata. Proszę bardzo. Ostatnia kaseta zdobyta, słuchajcie, dobra. To chociaż to mamy. Mamy kasetę. Nic nie ma. Tam też było jakieś... Kurczę, było jakieś przejście chyba wcześniej. Ale może da się tu krążyć jakoś. Kurka. No widzicie, tu się można zgubić. Labirynt jest dość duży. Więc... O Jezu! Dobra. Najlepsze to, że pod wodą zjem kanapkę. Czemu nie? Takie rzeczy można tu robić. Jakieś... Chowali tę minę, paskudy. Nara. Obok tej można przepłynąć. A no właśnie, widzicie, to był skrót. Dobra, to chociaż tutaj wiem, że chyba jestem na dobrej drodze. No zobaczymy. Ołówek. Takie małe szczeliny najczęściej warto będzie zwiedzić, bo anusz coś tam będzie. No to rzeczywiście bez możliwości... Oj, sorry. Bez możliwości oddychania pod wodą, to tutaj była faktycznie wyzwanie. Tutaj nic nie ma. Ołówek. Kolejna mina. O, to musimy jednak tutaj rzucić. Coraz mam wrażenie, że sosę widzę, nie? Ale to jakieś po prostu są kobity. Tu mamy trochę wody też. Mamy znowu szafeczkę. Aha, i batonik tylko. Dobra. Okej, czyli kolejna część. Na szczęście dobrze zwiedzamy, na szczęście, bo jak widzicie, w dobrej kolejności. No, mam nadzieję, że nic nie pominąłem, ale wiecie, to trzeba zapamiętywać każde rozdroże. A czasami widzicie, że też się zapętla. Aha! O! No nieźle. O! Dobra, tu jest wyjście, czekajcie, tu jest wyjście. Więc chyba się jednak wrócimy troszeczkę. I spróbujemy zobaczyć, czy na pewno nie pominąłem jakiegoś korytarza. Także dajcie mi sekundę.
Mi się wydaje, że może tutaj nie płynąłem. No, to jest taki jeden taki korytarz, który wydaje mi się... O właśnie, widzicie, jest. Coś tu jest. Zdobyłeś nikoterol? O Jezu, co to jest nikoterol? Ojej, co to za przedmiot? Jakiś unikalny, tak się wydaje. Spójrz. Przywraca całe zdrowie. Ło, kurczę, takie coś bym pominął, patrzcie. Ale na szczęście ogarnąłem temat. No dobra, ale wydaje się, to było chyba jedyne przejście, które było takim, którego nie zwiedziłem. To teraz pytanie, czy to jest tylko jedna część. Czy co, ja się jeszcze cofnę, a co? Sprawdzę. Czy co, wydaje mi się, że wszystko zwiedziłem. Poza tym, gdybym znalazł Kate, to byłyby, wiecie, nie, więc takie dźwięki. Fiu! Po co tu się wgramoliłem? To labirynt bez końca. Jestem pewien, że Ray wszystko, że z Ray wszystko w porządku, a ja jestem głupcem, że rzuciłem się do wody. Najlepiej, żebym zawrócił drogą, którą tu przyszedłem. A, Brian. Kasia, to ty? A no właśnie. To nie wiedźma? Aha. No tak. Biały wąż. Kojarzy się tylko z jednym. Oj, oj. Aha. Oj, mam ranę na głowie. Gdzie jestem? Czy to biuro? Nie, to nie ma... Głowa mnie boli. Czemu mam bandaż? Okej. Coś mi się przypomina. Muszę użyć kartki papieru, aby zadziałało. Dwa ołówki. Coś mi się przypomina. Ale bardzo, bardzo mało. Kartka papieru. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście Kasię znalazłem w dobrym miejscu, czy nie. Rozumiem, że oni są niemili. Że lepiej ich nie dotykać. No właśnie, żygają na mnie, no. Czy co, na początku... Pozbieram wszystko z szafek. Jest tego bardzo dużo tutaj tak naprawdę. Strasznie dużo rzeczy. Wszystko na mnie żyga. Ale jest też, zobaczcie, jest też sporo miejsc na zapis. Trzy kubki wody. Aha! Oj, oj, oj! Gdzie ugryzło cię to stworzenie? Ojej! Nos? Nie będziesz już w stanie wstrzymywać powietrza na tak długi czas. Aha. Okej, ale na szczęście mam nieskończone pływanie. Dobra, bo to z czasem miało faktycznie zabierać mi wszystkie zmysły. Coś było takiego. Dobra, muszę skorzystać z kartki papieru i tak zrobię na wszelki wypadek. Kartka jest pusta. Czy tu się nie da? Chyba, że muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Dwa kubki wody, dobra, tu możemy użyć chyba tego. Okej, tam się coś odsunęło. No dobra. Dziadostwo. Nie ma tu nic ciekawego. Aj! No dobra, już zaczniemy oczywiście od razu jeść. Bo to niebezpiecznie się robi. Proszę bardzo, ramen zjedzony. Są... O właśnie, mamy jakieś ołówki? Mamy. Cyk. Dobra. Dwójka! Okej. Mamy dwójkę, dobra. Tu jest jakiś kod. Chyba nawet wiem do czego. Ale dobra, trzeba sobie zrobić notatki, czyli tak... Trzy... Dwójka w samym środku. Dobra. Kartka wślizgnęła się do twojej teczki. No dobrze. Szukamy dalej. Oj, dożygacze. Ale na szczęście... No bardzo ułatwia jednak to, że mamy... Bardzo ułatwia to, że mamy nieskończenie dużo tlenu. Chyba tu nie zapiszemy jednak, słuchajcie, coś czuję. Ołówki. Kanapka z serem. Nic ciekawego.
Arkusz. O proszę! No tak, trzy dzwoneczki, czyli tak jakbyśmy mieli tutaj, słuchajcie, zrobić dzyń, dzyń, dzyń. Tak. Dobra. Kod do windy. Dobra. Czyli nawet to trzeba sprawdzać. Kartka jest pusta. A właśnie. O, ja tego nie klikałem wcześniej, a może rzeczywiście było warto to klikać, zobaczcie, bo... O kurczę. To może być naprawdę wszystko ładnie pochowane. Bo nie klikałem do tej pory jeszcze w automaty. O! To kanał wentylacyjny, ale nie mogę go otworzyć gumi rękami. No dobra. Jest tu bardzo mała dziura, nie dostrzegam niczego ciekawego w środku. No dobrze. Szukamy dalej. Mamy czwórkę. Dobra. Mamy czwórkę. Czyli dzyń, 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 2, 4. Tak? Na razie. Dwie baterie. Kromka chleba. Matka, ile tu śmieci dostaniemy? No właśnie. Staram się klikać tutaj, czy tutaj coś takiego ciekawego znajdziemy. To używa naszych wszystkich przedmiotów. Kubek kawy. Oj, oj, oj! Ajajaj, gdzie ugryzło cię to stworzenie? No dobra, to może... To może teraz uszy? Nie będziesz już nic słyszeć. No dobra, słuchajcie. Znaczy wy będziecie mnie słyszeć, ale... Jak sami widzicie, odbiera nam możliwości, więc ja się boję, jak nam zaraz odbierze możliwości patrzenia. Bardzo mała dziura, nie dostrzegam nic w środku. No jest tylko trochę rzeczy do pootwierania. Może trzeba pamiętać też, gdzie były schowane te... ósemka. Dobra. Gdzie były pochowane te robaki i nie dotykać tego po prostu. Uważam, że jak użyję dłoni, nie będę już nic rozkręcać, więc to byłoby słabe, tak? Więc nie wiem, czy dłonie nie będą na samym końcu przeze mnie użyte. Też mam wrażenie, że już nie będzie drugiej wiadomości skrytej za wentylacją, za kratkami. Tu użyjemy jeszcze raz w takim razie tego. Aha. Dobra, coś tam jest. Dwa plastry sera jeszcze znalazłem przy okazji. Zobaczmy, czy mogę jeszcze... Czy mogę jeszcze to? Tak, tutaj nie ma opcji zapisywania. Nie ma tak łatwo. Batonik, matko, nie znajdziemy tych rzeczy. I jest szóstka. No dobra, no to znamy kod. Dzyń, dzyń, dzyń. 2, 4, 6, 8. Czy możemy teraz udać się już do... Oho, szybko, szybko, bo tam kolejne dziadostwo mnie goniło. Patrzcie, kto tutaj jest! Pan Chart, to jesteśmy my. Nie tędy droga, Brianie. Jest zaraz za tą ścianą. Na twoim miejscu jak najszybciej wydostałbym się z windy. Skończ uciekać, nie jesteś czasem łowcą? Wyjdź stąd i znajdź piątkę tych nieuchwytnych białych pasożytów. To właśnie te pasożyty infekują całą firmę. A, pasożyty, no właśnie, każdy bije w jakiś zmysł. Ale to za chwilę, bo musimy zrobić dzyń, 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 tylko nie słyszę teraz, czy to dobrze wbija. 2, 4, 6, 8. Oj, oj, oj. Jest wielki kokon. To ten kokon, który nas ścigał. Czyli to tutaj siedzi Kasia? W tym kokonie? Niestety nie słyszymy w ogóle dźwięków. Kim jestem? Kasia. Brian? Brian! No dobra, słuchajcie, udało nam się. I znowu tu jesteśmy. Kurczę, miałem wrażenie, że myśmy wychodzili przez jaskinię w normalnej części, w głównej części, a nie przez wodę. Ale może byłem w błędzie. Po co ta jaskinia pod spodem? Wszystko w porządku? Byłeś blisko wyjścia, skończyło ci się powietrze? Nie wiem. Utknąłem. Ciężko to wytłumaczyć, tak jak bycie zatrzaśniętym we własnym koszmarze. Myślałem już, że... Spokojnie. Rozumiem cię lepiej niż ktokolwiek, Brianie. Teraz jesteś wolny. Dziewczyna!
Co? Co to ma znaczyć? No właśnie. Jest. Co tu robi moje ciało? To ty? Niemożliwe. Według dokumentów pochowano mnie razem z rodzicami w mauzoleum. Moment, to nieprawda. Co? Udało mi się dostać na cmentarz, ale twój grób był pusty, no i tam były dzwoneczki. Oho. Nie tyle, co twoje ciało. Wewnątrz jest Domori. Proszę bardzo. To nie wchodziło się z jaskini, tylko z jaskini wychodziła wiedźma. Przeklęta bestio! Wiedziałam, że za tym wszystkim stoisz. Ciebie również miło widzieć. Dzięki ci, Brianie, bez ciebie nigdy nie doszłoby do tego spotkania. Przestań się wygłupiać i wypuść Domori. Nie jest twoją własnością. Zabawne, że to mówisz. To wy kupiliście ją jak pupila. Przypomnę, że byłam przy niej przez tysiąclecia. Jestem jej jedyną prawdziwą przyjaciółką. Uważasz się za jej przyjaciółkę? Ha! Jesteś tylko ozdobą, bezwartościową błyskotką. Jestem jej siostrą, rozumiesz? Jej siostrą. Ha, ha, ha! Jej siostra? Kto by pomyślał? Jesteś taka naiwna. Przestań się kryć i wytłumacz mi, dlaczego Domori ma moje ciało. Od tamtej pory minęło tyle czasu. Zapomniałam. Wiele się tu zmieniło. O, proszę. Jest i wąż, jest i wiedźma. Widzę, jak ci dobrze, jak utyłaś. Demolowanie wszystkiego wokół sprawiło ci frajdę? Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo. Teraz została mi ostatnia rzecz, którą należy zniszczyć. Zobaczmy, co na to wszystko powie Domori, gdy ją zbudzę. Nie waż się do niej zbliżać. Nigdy więcej! Ło! Brian, Brian! Obudź ją! Jak? Obudź się, Domori! No właśnie, my nie mamy cały czas sztyletu. Kojarzycie, że nie mamy sztyletu, prawda? No właśnie. Co tu mogę zrobić? No kurde. Jakoś tu muszę wejść, nie? Domori, zbudź się! Jak mogę ją obudzić? Czy tak naprawdę wiecie? No tak, mamy tylko plastikowy nóż. Ale wiecie, wygląda to trochę tak, jakby rzeczywiście w ciele Domori była... W ciele Rei była Domori, ale w ciele Domori jest Rei. I to Rei się zbuntowała w takim wypadku, na to wygląda, prawda? To Rei jest w tym ciele węża. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy przebije się plastikowym nożem. Nóż się popsuł. I co teraz? Śrubokrętem? To się raczej nie przyda. O kurczę, no słuchajcie, no najlepsze jest to, że jak zauważyliście, nie mamy sztyletu ze sobą, tak? Nie mamy ze sobą sztyletu. Cóż mogę zrobić? Jak mogę ją obudzić? No właśnie, jak? Bez sztyletu. Co możesz zrobić? Totalnie nie wiem. Dzwoneczki? No właśnie. Dzwoneczki. No proszę, i mamy flashback. Widzicie ten pokój? Z karteczkami, to ten pokój, na którym na środku było wszystko spalone, tak? Hej siostrzyczko, nie będziemy się mogły dzisiaj bawić. Paru moich przyjaciół wybiera się na basen i... Nie patrz tak na mnie, dobrze? Szczerze, mam dość tkwienia tutaj i bawienia się lalkami. I mam gdzieś, że tatuś się wkurzy. Nie jestem już dzieckiem.
I Domori było z tego powodu przykro. Wypełzł wąż, który był właśnie, który jest tą wiedźmą. Panienko, twoje łzy łamią moje serce. Dlaczego ktoś tak niewinny musi bez końca cierpieć? I w końcu, jak zwykle, została jedynie nasza dwójka. Nie bądź taka, panienko, chcę cię tylko pocieszyć. Ale no właśnie, poczekajcie, bo tu się nagle okazuje, że my chyba mamy jednak trzy byty, w sensie mamy Rei osobno, Domori osobno i tego węża osobno, tak? A ten wąż właśnie broni Domori w ciele Rei. Jeśli tak bardzo chcesz zaprzyjaźnić się z tą dziewczynką, znam sposób, w jaki wasza przyjaźń przetrwa na zawsze. Po prostu musisz wykorzystać własne moce, panienko. Teraz, kto jest bardziej wiedźmą, ten wąż czy sama Domori? Wybacz, siostrzyczko, jestem idiotką. Nie wiedziałam, że sprawiam ci przykrość. Chwila, moment. W takim razie rodzina nigdy nie spaliła wiedźmy. To ciebie spalili, Rei. A, widzicie, i mamy twist. Okej. To już nie ma znaczenia, Brian. Najważniejsze, że znów jesteśmy razem. I że to nigdy się nie powtórzy. Rodzice nie spalili Domori, tylko spalili Rei. No bo wiecie, widzicie, o co chodzi, tak? Zaszedł ten transfer, o którym już tam kiedyś było wspomniane, że Domori jest w ciele Rei, a Rei jest w ciele Domori, więc paląc Domori, tak naprawdę spalili własną córkę. To był ten trik. Nie, ma znaczenie, została jeszcze jedna ważna rzecz do zrobienia. O czym mowa? Trzeba przywrócić rzeczy na swoje miejsce. Może z pomocą Domori uda nam się to zrobić. Pasternak, jesteś tam jeszcze? Zastanawiałem się nad tym, co mi wcześniej powiedziałeś. Chyba wiem, co jest z tobą nie tak. Co ze mną jest nie tak? O czym ty mówisz? Tchórz z ciebie, Hugo. O, naprawdę? Ze mnie? Więc w takim razie, co jest z ciebie? Nic. Ha! Nie mam problemu z przyznaniem, że coś mnie przeraża albo że nie mogę czegoś zrobić. Nie kryję się za maską. Ufam innym, a oni pomagają mi osiągać wszystko, co mogłoby się wydawać możliwe. Mów sobie, co chcesz, Brian. Przecież masz siłę przyjaźni. Ale co z tego masz? Jestem królem świata, a ty? Zmierzyłem się z wiedźmą. Co? Gratulacje! Więc rozwiązuję twoją umowę, dostaniesz bonusowe 20 tysięcy monet od ręki. Moment. Najpierw chciałbym, żebyś poznał moją przyjaciółkę. Jedyne, co pozostało z Rei, to jej wspomnienie, tak? Wspomnienie w zapiskach, tak? W Androidzie, ale zauważcie, że czasami Rei ma zielone oczy, a czasami Rei ma czerwone oczy. Tak? To jest taka różnica i to może definiować nam, czy mówi teraz do Mori, czy mówi do nas. No właśnie, ale co, ale Rei? Czyż Rei już tam nie ma? Witaj, Hugo, nie mogłam doczekać się naszego spotkania. To jest Rei Syndra, spadkobierczyni rodziny. Według praw firmy ma prawo zostać prezeską Syndra Corpu. Co ty gadasz? To niemożliwe! Nie będziesz wchodził mi w drogę, Brian! Dziewucha zniknęła wieki temu. Gdyby to rzeczywiście była ona, byłaby dużo starsza. Jak zamierzasz to udowodnić? Więc... Ej ty, wyłaź stamtąd! Aha... Rei Syndra. Widzieliście? Firma mnie rozpoznaje. Wszystko należy teraz do mnie, panie Żabo. To musi być jakaś magia. Przykro mi, Hugo, ale taka prawda.
Może taka jest prawda. Chwila. Możemy zawrzeć umowę. O czym ty mówisz? Jaką umowę? No, moglibyśmy... Żadnej umowy. Zwolniony, kwa, zwolniony. Ojej. To wiedźma. No i on ma, zobaczcie, cały czas przy sobie ten sztylet. Sztylet! To wiedźma! Ło kurcze. Ło. No to Rey w postaci androida zrobiła super turbo cios obronny. Nie jestem wiedźmą, durniu. Za to moja siostra, już tak. Zobaczcie. No właśnie, spójrzcie, co teraz android ma na szyi. Tego nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Widzicie? Ma węża. O kurcze. Co za końcówka. I zobaczcie, są wszyscy. No, w końcu już po wszystkim. Mam swoje zwolnienie. Mogę opuścić ten dom wariatów i wrócić do domu. Rodzice nie uwierzą, co mi się przydarzyło. No właśnie. I wydaje się tak naprawdę, słuchajcie... No tak, tutaj Dawid podrzucał taką podpowiedź, że żeby faktycznie trochę inaczej rozegrała się ta cała scena i trochę inaczej być może może, nie wiem, czy inne zakończenie z tego wychodziłoby, czy to po prostu pokazywałoby tylko scenę więcej, ale być może byłoby też inne zakończenie, na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy pierwszy raz przychodziliśmy na 10 piętro, to się da wyszukać w save'ach, kiedy pierwszy raz wchodziliśmy na 10 piętro do Hugo, to rozmawialiśmy z nim, tak? Ale podobno, ja to chyba robiłem w wersji 5 lat temu, da się zrobić tak, żeby skryć się przed Hugo i ukraść mu ten sztylet. I wtedy trochę inaczej potoczyłyby się... Być może historia by się inaczej potoczyła. Nie wiem, czy aż tak daleko będę musiał się cofnąć, żeby dokonać postępu i zobaczyć, jak będzie wyglądać kolejne zakończenie, ale na razie skończmy to, bo mamy akurat wszystkich, jak widzicie, uratowanych. Dzień dobry, panie kupiec. Proszę, mów mi, Antek. No dobrze. Brian, jestem ci winny przeprosiny. Zachowywałem się wobec ciebie jak dupek. Czyli... Dziś po raz pierwszy w życiu poczułem, jak to jest należeć do klasy niższej. Zrównany z motłochem, nie różniący się od innych, bezimienny truteń. Zmuszonym do pracy nad durnymi zadaniami, kiedy wszyscy inni mają mnie w nosie. To właśnie skłoniło mnie do refleksji. Myślałem, że ze względu na mój status i rodzinę mam zarezerwowane dla siebie miejsce, które wyróżnia się na tle innych, ale zdałem sobie sprawę, że jest to coś, na co trzeba samemu zapracować. A to wszystko dzięki tobie, Brianie. Dzięki mnie? Komuś takiemu jak ty z przedmieścia, kto dosięgnął najwyższych pięter, dając jasno do zrozumienia, że nikt nigdy niczego ci nie dał, nie tracąc przy tym pokory tak typowej dla niższych klas społecznych. Pomagałeś swoim współpracownikom na tej nędznej imprezie. Zawsze rozmawiałeś ze wszystkimi w dobry, uprzejmy sposób. Nawet ze mną, po tym jak wielokrotnie ci ubliżyłem. Pokazałeś mi, że jesteś wielką osobą, a to stało się źródłem mojej inspiracji. Jezu, nie wiem co powiedzieć, Antek. Czekaj. Ten wyraz twarzy, nie będziesz na mnie krzyczał? Haha! Głuchy jesteś? Czy zapomniałeś umyć uszu? Powiedziałem, że się zmieniłem. A może chcesz, żebym na ciebie nawrzeszczał? Nie, wszystko w porządku. Okej. Okay. Lepiej nie będę przeszkadzał. Mogę w ogóle jeździć windą? Winda nie działa, no proszę. Sosa, jak się trzymasz? Oczy mnie bolą. Co się stało na imprezie? Dziwnie się czuję. Zostaliśmy zaatakowani przez wiedźmę. Więc wszyscy nie żyjemy? Jestem duchem? Nie, wszystko gra. Udało mi się znieść klątwę wiedźmy. Nie do wiary, Pasternak. Czyli jednak jesteś fachowym ezoterykiem najwyższej klasy? Byłam tego pewna. Nawet pomimo zaprzeczeń wydawałaś się kimś z potężnymi, pozazmysłowymi mocami. Skoro tak sądzisz. Przy okazji, co się stało z naszym partnerem z biura? Z Hugonem? Możesz się uspokoić, nie będzie cię już drażnił. Został zwolniony. Chociaż widzieliście, że dość brutalnie zwolniony. Nie wpadłbym na lepszą karę dla niego. Musiało go to doszczętnie zniszczyć. Tak, po części. Tak, w ogóle obejrzałem 9 kaset klubu filmowego Mysterio. Mam też tę ostatnią. Jeszcze jej nie widziałem. Proszę bardzo. Jest.
Znalazłeś wszystkie w swój pierwszy dzień. Czynimy cię VIP-owskim członkiem klubu. Trzymaj, była dla ciebie zarezerwowana. O kurcze! Zdobyłeś złotą kartę klubu filmowego Misterio. Jeszcze achievement z tego wskakuje. No proszę. Dziękuję. Jeśli zobaczysz, może odkryjesz tajemnicę. Tylko teraz pytanie, jak mam otworzyć tę kasetę, słuchajcie? Skoro nie mam tu żadnego... No właśnie, jak ją teraz obejrzeć? To jest dobre pytanie. To było to? Nie, impreza w biurze. To było... Mama i tata. No właśnie, mama i tata. Może Doshi mi powie, jak to obejrzeć. No dobra, to teraz Doshi. Cześć Doshi, wszystko gra? Siema stary, powiedz, że to nie ty pozbyłeś się sprzętu z mojego laboratorium. Wpadłem tam, a ona zniknęła. Robot? Skończyłem z nim. Co? Jest teraz na 10 piętrze. Aha. Okej, czy możemy pójść za nim na 10 piętro? Nie wracam tam. Jak mam obejrzeć tę kasetę? Nadchodzi król imprezy. Upiłeś się do nieprzytomności, Pietrucha. Jeśli tylko chcesz, możemy dokończyć zabawę w moim biurze. Nie. Ho, 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 jaka z ciebie cizia, Malone? To przez złe towarzystwo takie jak ty. Może zostawię panie same. No i jeszcze została Kasia. Kasia, co tu robisz? Niezu pierwszy dzień, co? Można powiedzieć. Proszę, ode mnie dla ciebie. Kubek kawy. Pomyślałam sobie, że skoro to już koniec, na dzisiaj możemy wreszcie pójść na obiecaną kawę. Słyszałam, że widok z dachu jest wspaniały. Ach, miałem właśnie usiąść w następny pociąg na przedmieścia. Nie wiem, czy zdążę. O, zwalniasz się? Tak, tu mam wypowiedzenie. Trudno to wyjaśnić, po prostu powiedzmy, że nie zostałem stworzony do tej pracy. To był wielki błąd. A ty zostajesz? Wiem, że brzmi to szalenie, biorąc pod uwagę wszystko, co się stało, ale myślę, że tak jest najlepiej. Wiele się dziś nauczyłam i jestem przekonana, że jutro wszystko pójdzie gładko, że każdy nadchodzący dzień będzie lepszy. Będzie ciężko, do tego jestem pewna, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, no nie? A czy pójdziemy na dach? Wypić tę kawę? Przykro mi, że odchodzisz, Brian. Odwiedź nas kiedyś. Pamiętaj, przyjaźnimy się. No właśnie. I co teraz? O, mogę jednak pójść. A, może to jest wybór, którego mogę dokonać. W sensie, że mogę pójść na dach. A mogę pójść... A mogę po prostu pójść do pociągu? Czy to są te dwa różne endingi? Nie pamiętam. I mamy to. Znaczy mamy na pewno zakończenie, jak widzicie, kiedy wszedłem sobie do... na dach z Kasią. Teraz pozostaje pytanie. Teraz pozostaje, słuchajcie, pytanie. Mamy kolejne zakończenie. Nie wiem, jak to zakończenie by się miało nazywać, bo no nie lecą mi teraz achievementy. Ale słuchajcie, no jeszcze najważniejsze jest to, że jak obejrzeć tę kasetę? Ostatnią. Jak to zrobić? Czy jednak próba ukradzenia sztyletu Hugonowi może być kluczowa dla przede wszystkim poznania trochę więcej jego historii? A po drugie, może ona prowadzi też do innego zakończenia, bo wtedy Hugo nie będzie miał... O! Wtedy Hugo, słuchajcie, nie będzie miał sztyletu, nie? Więc może się inaczej to wszystko skończyć. Hej, jedzie w tym kiblu gównem, czujesz? Chyba wiem już czemu, popatrz tylko. O! Hej ty, chłystku! Hugo! Tak ty! Weź się umyj i przebierz od czasu do czasu, śmierdzisz! No właśnie. Poniżany, biedny Hugo, ale to widzicie, że to jest strasznie... Jednak mimo wszystko zobaczy tragikomiczna postać, nie? Znalazłeś 30 monet? Pan Hugo, pracownik firmy Sintra Corp. A, widzicie. No tak, bo oni mieli tylko, jak widzieliście i pamiętacie, tylko numery, więc on tak naprawdę ukradł
No właśnie miałem powiedzieć, że bardzo podobny chłopak tam leży, zakrwawiony na środku. I on po prostu ukradł tożsamość tego kogoś. Pan Hugo. No właśnie. I tu nam to pokazują, że był woźnym. Ha! No proszę, ale no... Słuchajcie, nadal jest pewien problem. Jak ja mam obejrzeć tę ostatnią kasetę? Skoro nie mogłem nigdzie wejść, nigdzie nie mogłem pójść... Jak mam obejrzeć ostatnią Jak mam obejrzeć ostatnią kasetę? Ktoś mi może powiedzieć, jak to zrobić? Przecież nie mogę wrócić, kurczę. Kontynuuj, gdzie w ogóle? Wejście do otchłani jest ostatnim save'em. Czyli tutaj, a widzicie? Po drodze żaden... No to dobrze, tu zrobiłem save'a jeszcze, ale po drodze nie ma żadnych innych zapisów. Czyli trzeba by jeszcze raz się przepłynąć, tylko znowu nie mam tej kasety. Czy mam ją może jakimś cudem? Może... Już inaczej do tego podeszli wszystkie, ale nie mam tej kasety. Kurczę, to jak ją obejrzeć? Czyli jednak... Czy musiałbym jednak na początku zdobyć sztylet? No i widzicie, teraz stoję przed dylematem. Co z tym fantem zrobić? Kurczę, czy musiałbym się aż tak cofnąć? Ojej, cofnąć się jeszcze raz, odbyć jeszcze raz rozmowę z Hugo, tylko tym razem kradnąć mu sztylet, przejść przez... O Jezu, zagadki z obrazami, o masakracjacja! Ojej, to jest kupa roboty. To by oznaczało chyba, że jeszcze trzeba będzie zrobić jeden odcinek, w którym bym tego dokonał, taki króciutki bonusik. Powiem wam szczerze, że totalnie się topię, nie mam nawet sił już tego więcej robić. Najbardziej mnie tylko... No co z tą kasetą? Kurczę, jak ja mam obejrzeć ostatnią kasetę? Słuchajcie, wychodzi na to, że być może to w menu się da dodatki. Dodatki klub filmowy Mysterio. Stąd też można oglądać filmy. O kurczę, na to nie wpadłem. Szklane herby? S1022, co to jest? Nie wiem, ale zobaczmy na razie mama i tata. A wszystkie wody świata nie ugaszą płomieni naszej świadomości. O Jezu, no i kolejny dziwny film, ale tym dziwnym filmem była w ogóle głowa ryby, tańczące mężczyzna z kobietą, robaki. Jezu, ale co to jest to szklane herby? Szklane herby. Co to było? Znaczy, kojarzę już to, ale gdzie myśmy to widzieli? Dobra, widzieliśmy to. Czy to nie był przypadkiem ten film, który widzieliśmy w... Czy to nie był film, który widzieliśmy w DLC-ku, jak odpalaliśmy telewizor? Albo to, tu pomyliłem w ogóle Peugeota z Porsche, nie? Myśląc o Peugeocie, powiedziałem Porsche, nie wiem dlaczego. Ale tak, ten film też możemy obejrzeć raz jeszcze. A w takim razie zagubiona kaseta numer 3, to co to jest? Kurczaczki. Trzeba by zbadać jeszcze temat na koniec. Kto tam? No i stąd... Skiniana mnie wzywa. Stąd wylazła wiedźma w postaci węża. Jest już za późno. Enigmatyczne są te wszystkie filmy, nie? Totalnie enigmatyczne. Dalsze następy. Co ciekawe, nie można w ogóle wyjść z tego filmu, jak się go już ogląda. Trochę tego brakuje. Ale one są na szczęście krótkie. W takim razie, czym jest zagubiona kaseta numer 3? Nie, wydaje mi się, że to była kaseta, którą odkryliśmy. Dobra, to wydaje mi się, że to była ta kaseta numer... że to była ta z telewizora. Tak.
Co ciekawe, jest achievement też za zdobycie wszystkich zagubionych kaset 1, 2 i 3, ale trzeba to zrobić po kolei, czyli zdobyć jedynkę i dwójkę, dopiero potem pójść do DLC-ka i zdobyć trójkę. Dopiero wtedy achievement się zalicza, więc trochę średnio, że tutaj tego nie zalicza, mając te trzy filmy, niestety. No dobra, słuchajcie, no to obejrzeliśmy. Są też jakieś scenki, zobaczcie, no tak, tu jest wszystko. Są różne scenki. Zlot i upadek Antka Młodszego. Może byśmy tutaj, słuchajcie, nadrobili scenę. Wiecie co, to może tutaj jest do nadrobienia. Nie, Wzlot i upadek Antka Młodszego. Odrodzenie Czarta, Zegnaj Sintro, Prezes. Może tu byśmy mogli po prostu, wiecie, nadrobić. O, plakat. O, nawet plakaty są poprawione. No proszę, Korpo Wariat. Ładne. Może byśmy tu mogli ponadrabiać, słuchajcie, te scenki. Ścieżka dźwiękowa. Napisy końcowe. Linki. Proszę bardzo, gadżety. Dyrekcja zaprasza na obowiązkowe przyjęcie w... Dziękujemy za grę, Wiapi Psycho. No dobra, słuchajcie, no więc no, pozostaje mi w takim wypadku, jako że odcinek już jest full, pełny, a tamto wymagałoby jednak trochę czasu. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie było też tak, że ja to zakończenie, gdzie zabierałem ten sztylet Hugonowi, też nie robiłem jako dodatkowy bonusowy odcinek, bo wiem, że robiłem jakieś bonusowe odcinki. Czy tam jeden bonusowy. Przechodząc tę grę 5 lat temu, więc może i tak samo zostanie teraz. No cóż, no bo jeżeli to wymagałoby rzeczywiście powtórki całej tam sekcji... no tak, wymagałoby to przede wszystkim powtórzenia sekcji z piętrem 9. Potem po tym piętrze 9 trzeba... Widzicie, no to tak jakby trochę bolał fakt, że nie robiłem częściej save'ów, tak? Ale no właśnie ciężko robić częściej save'y, jeżeli mamy ograniczoną liczbę kartek, tak? A to się okazuje, że jednak trzeba by było może robić, ale no ja tam poszedłem na piętro 10, zanim zacząłem chodzić na inne piętra, więc w sumie dlatego nie było, nawet bym zrobił save'a, to i tak już byłoby pozamiatane, więc być może więcej byśmy się dowiedzieli faktycznie, gdybyśmy zabrali sztylet Hugonowi, bo to podobno na tym 10 piętrze jest możliwe. Zanim się z nim spotkamy, można go tam trochę zrobić w konia, się przed nim ukrywać. Tak mi się wydaje, że na tym to polegało, więc słuchajcie, to by było na tyle. Zrobię jeszcze ten dodatkowy może odcinek, ale to już wiecie, za jakiś czas, patrzcie w harmonogramie, to zobaczycie, kiedy go będę chciał opublikować. Natomiast jeśli chodzi o samego Korpo Wariata, no to cóż mogę powiedzieć, no dobra historia, tak? Fajna historia. Tutaj mamy zamianę ciał, tutaj mamy historię zazdrości, chociaż też mam wrażenie, że brakuje mi jeszcze jakiejś sceny opowiadającej właśnie o tym, o tej zazdrości pomiędzy siostrami, tak? Tego mi tu trochę jeszcze brakuje. Tak mi się wydawało, że... Albo zapomniałem, że coś oglądaliśmy, albo wiecie, brakuje mi tego jednego elementu, że no mam wrażenie, że one były tam jakoś właśnie skłócone przez to... No widzieliśmy tę krótką scenkę, tak? Że ona już nie chciała bawić się z Domori, chciała bawić się z innymi dziećmi. Tak? Znaczy, no w sumie możemy to poskładać w całość, tak? I ojciec stwierdził, że trzeba Domori spalić, a tak naprawdę spalił własną córkę. A Domori się ostała w ciele Rei. Więc taka to smutna historia. W każdym razie tak. Kiełkuni, serdeczna dziękuwa za przetłumaczenie Korpo Wariata. Gdyby nie wy, prawdopodobnie długo by jeszcze zajęło, czy jeżeli w ogóle by to się stało, że ja bym faktycznie sięgnął po Yappy Psycho po raz drugi, gdzie no mieszało mi się, co wiem, co nie pamiętam, a co pamiętam, a co mi się przypomina. Było to dziwne doświadczenie, ale miło było mimo wszystko do tej gry wrócić, więc za to spolszczenie zrobione w bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi też o grafiki, o muzykę, o dźwięki. No zdarzały się oczywiście jakieś tam literóweczki, wpadki, ale no to jest tylko tłumaczenie fanowskie, nieoficjalne, chociaż i tak oficjalnie wrzucone do gry, więc to jest jakiś sukces. Czekamy na Katechesis. Jestem bardzo, bardzo ciekawy tej kolejnej gry od Baroque Decay. Dziękuję wam za obejrzenie, dziękuję za fanarty. No i cóż, jeżeli pojawi się jeszcze jakiś odcinek bonusowy, to tam możemy sobie jeszcze przegadać te elementy fabularne, może tam jeszcze rzeczywiście dowiemy się więcej na temat Hugona, bo może jeszcze niekompletne jest to, że może jeszcze warto byłoby to zrobić. No i też jeszcze pozostaje pytanie,
które możecie mi powiedzieć, odpowiedzieć bezpośrednio, czy te dwa endingi, bo być może jest tak, że ja się tam udam po ending, a tak naprawdę to liczy się tylko ukradzenie tego sztyletu, ale chociaż no może to też różnić się, może to się też jakoś różnić w zakończeniu, że tego sztyletu faktycznie nie użyjemy, że Hugo nie będzie miał tego sztyletu, nie będzie mógł zagrozić Rey, więc nie zostanie od androida w łeb i nie zginie. Więc pozostaje pytanie, czy faktycznie zabranie sztyletu Hugonowi powoduje, że to też wytworzy nam nowe zakończenie. Czy jednak wyborem było idź za Kasią na szczyt, czy idź do pociągu i olej Kasię? Bo nie pamiętam tego, to możecie mi przypomnieć. A ja się już żegnam, serdeczne dzięki za całą serię i jeszcze w tym bonusowym odcinku myślę, że zobaczymy, żeby już tak finalnie domknąć wszystko, co było do domknięcia, plus oczywiście jeszcze ten zapis zero. Jeśli macie jakąś dobry protip, jak pójść, w którym kierunku po tym ciemnym, po tej ciemnej strefie zapisu zero, to piszcie bezpośrednio, tak, jak tam trzeba pójść, gdzie, w którym kierunku, bo tam słyszałem, że w lewo, aż przejdzie się przez drzwi i tam w górę, w lewo, aż i klikać A, takie coś wiem, więc potwierdźcie, że to jest dobry sposób. A ja to sprawdzę jeszcze w bonusowym odcinku, więc będziemy mieli przynajmniej dwie rzeczy jeszcze do sprawdzenia. Dzięki, wielka piona, do zobaczyska. Cześć!